Hej, słuchajcie, przychodzę dzisiaj ze skończonymi produktami do prania. To znaczy tak, bardziej do pralki, bo tu mamy Calgon w płynie do pralki. Ja to, pamiętacie, już jakiś czas temu Wam pokazywałam, bo kupiłam trzy takie butle. I taka butla, ja dość sporo wlewam do kieszonki, tam jest Max napisane, więc do tej linijki Max wlewam takiego preparatu raz na 10 prań. Więc jest ok. Przypuszczam, że no coś tam robi ten Calgon. No, wiadomo, w połowie to zawsze PR. I ktoś na tym kasę zrobił, ale drugie jakiś tam ten procent 50, myślę, że coś tam działa na te pralki. W każdym razie u mnie na razie odpukać jest ok, więc co jakiś czas Calgon kupuję. Calgon. Ja bardzo dawno temu, jak wszedł na rynek proszek, Calgon w proszku, ok, ale też stwierdziłam, że on też zapycha, bo to zwykły proszek, on tam niby ma czyścić pralkę, ale jednak on też mi się wydaje, że zapycha. Więc przeszłam na po prostu żel. Żel jak to żel jest ok. I teraz słuchajcie, kupiłam kulki. Nie kulki, tylko kapsułki Perlux. Tu jest proszek do prania i płyn do płukania. Tak jak widzicie, odcienie różu, czerwieni. Tu jest czerwień taka, boś bardziej bym powiedziała, że to fuksja. Tu biały z kropeczkami fuksji. Czy się sprawdza? Słuchajcie, przetestowałam, bo zawsze Wam mówiłam, że te kapsułki się u mnie w pralce nie sprawdzają. Nie wiem, co robię źle, że u mnie się nie sprawdzają. Więc przetestowaliśmy z mężem coś takiego, że już kapsułek nie używamy do szybkiego prania, czyli takiego 15 i do 30. Wiecie, takie przepocone, tylko się wrzuca i spoko. Aby szybko, szybko i już. Więc przetestowaliśmy na 45 minutach i jeszcze raz na 45 minutach. Słuchajcie, kapsułki rozpuszczają się spokojnie w tych 40 przez te 45 minut. Wirowanie też wtedy dłużej trwa, więc jest ok. Nic nie zostaje z tych kapsułek, nic się nie przykleja do ubrania, wszystko jest w porządku. I pranie pachnie faktycznie delikatnie. Przypuszczam, że ten płyn tak ładnie pachnie, ale skora jestem, bo to ostatnia ta kapsułka mi została i tak skora jestem przebić to i sprawdzić, czy faktycznie ten płyn tak pachnie, czy ten proszek. I chyba to zaraz zrobię.